Hej, hej, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu z Agateria Craft. Bardzo mi miło, że zechcieliście spędzić ten wieczór właśnie dzisiaj ze mną. Podczas poprzedniego live'u opowiadałam Wam o HDF-ce, nowym produkcie Agaterii. Krótko ją scharakteryzowałam, powiedziałam, co to jest HDF-ka, powiedziałam, czym się różni HDF-ka od MDF-ki. Przedstawiłam też parę sposobów na bawienie się z tym materiałem, ale niekoniecznie takim, który jest od razu mediowaniem, bo wiem, że mnóstwo osób nie korzysta z HDF-ki, ponieważ od razu sobie wyobrażają, że jak kupią HDF-kę, to od razu będą musieli wejść we wszystkie te media, preparaty do spękań, woski, tysiące kolorów farb, i że to nie jest dla nich, tak sobie myślą, że w takim razie nie, oni rezygnują z HDF-ki, bo oni w mediowanie zupełnie nie wchodzą, bo lubią takie czyściusieńkie, eleganckie prace. I ja właśnie dzisiaj będę chciała Wam pokazać, że praca z HDF-ką też może być taka bardziej czysta. Nie od razu trzeba właśnie zatonąć w tych milionach preparatów i się stresować. Także dzisiaj to Wam wszystko będę pokazywała. Dlatego, jeśli znasz jeszcze osoby, które też chciałyby, a boją się, chciałyby zacząć pracę z HDF-ką albo chcą zobaczyć, czy to jest w ogóle dla nich, proszę udostępnij tego live'a, niech dowiedzą się o naszym spotkaniu, niech przyjdą, niech nas pooglądają, może z tego skorzystają, a może im się spodobają te moje sposoby i rozwiną swoje możliwości robienia właśnie jakichś cudnych rzeczy, naszych cudeniek. Dobra, kochani, ja jak zwykle na początku muszę zobaczyć, czy jesteśmy połączeni i czy was widzę, czy wy jesteście. Przede wszystkim przez ten czas może powiecie mi, kto z was był na naszym zlocie Creative Day 15 czerwca, albo kto widział zdjęcia, dużo było tych zdjęć, co myślicie o naszym zlocie, co się wam tam podobało albo nie podobało. Także teraz jest czas, żebyście mogli mi coś napisać, a ja szybciutko postaram się tutaj znaleźć z wami łączność. Dobra, już coś tutaj siebie widzę. Widzę, jesteście. O, dziękuję za serducha, dziękuję za łapki. Bardzo dziękuję. To jest zawsze takie pokrzepiające, mimo tego, że wszystkim się wydaje, że ja to tak mam swobodę mówienia, to zawsze te parę pierwszych sekund live'a jest stresujące i takie serducha i łapki dobrze na mnie wpływają. Będę wdzięczna. Jak najbardziej. Jest Agnieszka, cześć Agnieszka. I Monika jest, i Magda, i Weronika. Weronika pisze, że była. Aha, Magda też, że była. Świetnie. I Basia, no nie było tylko fotki. Basiu, koniecznie. Następny czerwiec, pierwszy albo drugi weekend czerwca sobie rezerwuj i do Warszawy razem z Magdą przyjeżdżajcie. I Magdalena, która jest pierwszy raz na naszym live'ie. Super, bardzo się cieszę. Wszystkie nasze poprzednie live'y można obejrzeć w zakładce filmy. Także nic straconego, można tam się wrócić. Były bardzo ciekawe, szczególnie polecam o embossingu. Live o embossingu przebija wszystko po prostu. No i chyba najciekawszy to był live, także zachęcam do obejrzenia wszystkich. Zdjęcia widziałam, na zlocie nie byłam. No to musisz być, Agnieszka, koniecznie, koniecznie. I są moje dziewczyny, też już widzę, super. Dobra, to już jest mi w takim razie raźniej. Ja skorzystam jeszcze z okazji i no, przypomnę, a może jeszcze ktoś tego nie wie, że lipiec w Agaterii jest miesiącem właśnie z HDF-ką. I z tej okazji wymyśliłam sobie, że ten trwający właśnie tydzień, czyli już od poniedziałku do jeszcze do niedzieli, do 7 lipca, jest tygodniem z kategorią Home Decor. I właśnie rzeczy z tej kategorii możecie w tej chwili kupić z 15% rabatem. Także jeśli ktoś ma chrapkę na okiennicę, na paterę, na pudełko, na domek do ptaszków, na serwetnik, no to chyba to jest taka dobra okazja, żeby 15% taniej sobie przeoszczędzić i wydać na jakieś inne nasze przyda się. Także zachęcam, zachęcam, udostępniajcie. No i co, kochani? Dobra, powolutku będziemy przechodzić do pracy w takim razie.
Kochani, tak jak mówiłam podczas pierwszego live'u i do niego sobie koniecznie wróćcie, każdą HDF-kę musimy przed praktycznie każdą pracą zagruntować. Jak to zrobić bezstresowo, żeby tych, którzy nie lubią się maziać, żeby to ich nie za bardzo denerwowało, to koniecznie obejrzyjcie ten nasz poprzedni live. Tam jest wszystko, opowiadałam, jak sobie przygotować miejsce pracy, żeby było to jak najlepiej. Także tam zaglądajcie. W każdym razie, każdą HDF-kę musimy koniecznie zagruntować. HDF-ka jest, tak jak już wiadomo, brązowa i na niej bez zagruntowania jakakolwiek praca nie przyniosłaby takich fajnych efektów, jak jednak na tle białym. Co ja używam? Kupuję najzwyklejszą w świecie po prostu farbę akrylową w jakimkolwiek sklepie budowlanym. I maluję tą farbą akrylową. Kupuję ją białą, żeby właśnie mieć ten podkład. Nic już pod to nie muszę dawać. Natomiast jeśli koniecznie już bym chciała użyć farby kredowej, to pod farbę kredową korzystam z primera. Primer może być biały, primer może być przezroczysty i pod farbę kredową go daję. Szczególnie jeśli w ogóle maluję właśnie powiedzmy na jasne kolory. Natomiast jeśli nie chcę się za bardzo bawić, chcę to zrobić jak najszybciej i w ogóle mieć to z głowy, kupuję farbę akrylową, maluję 2-3 razy, tak żeby mi ten brąz nie wychodził i przystępuję do dalszej pracy bez większych mecej. I teraz pokażę Wam mój ulubiony sposób, który ja najbardziej lubię stosować przy HDF-kach. Co będę do tego potrzebowała? Do tego będę potrzebowała maskę. Ja sobie tutaj wybiorę maskę bodajże zawijaski. Ona się nazywa w Agaterii. Będę potrzebowała agateriowe blendery i będę potrzebowała tusze. Używam tutaj tuszy Distress. Czasami używam tych zwykłych tuszy Distress, czasami tych tuszy Distress Oxide. Nie ma to dla mnie w tym momencie żadnego znaczenia. Ja, jak wiecie, tutaj mam gąbeczkę sobie przymocuję, ja sobie najpierw przyszykuję, żebym miała potem wolne ręce. I jeszcze. Tutaj używam najczęściej do tej metody no trzech, góra czterech kolorów. Postaram sobie najpierw pobrudzić poduszeczki, żebym już je miała przygotowane. O. Dobra. I słuchajcie, układam naszą maskę na HDF-ce i po prostu sobie zaczynam kolistymi ruchami tutaj przejeżdżać przez tą maskę, po prostu barwić ją. Teraz sobie wezmę na przykład czerwony. Oczywiście pilnuję tego, żeby maska mi się nie poruszyła. Kto nie ma wprawy, przypominam, że można sobie przyczepić po prostu taśmą papierową do podłoża, chociaż przy HDF-ce jest ciężko, ale można. Słuchajcie, dalej blenderuję sobie, wchodząc na ten kolor, który miałam powyżej. Ja nie będę tutaj robiła całej HDF-ki, bo byśmy spędzili wieki. Ja podczas live'ów będę starała się Wam pokazywać sposoby. Nie zawsze to będzie wykonanie pracy do końca, no ponieważ no live na to nie pozwala. Zupełnie inaczej jest podczas filmu na YouTubie, gdzie się montuje i można poskracać i poprzyspieszać sobie pewne etapy pracy. No natomiast podczas live'u się tego nie da zrobić, więc ja pokazuję sposoby, a nie do końca gotowe prace. Tu wzięłam sobie fioletowy kolor i też sobie naszłam na czerwony. Tutaj tak sobie teraz stwierdzam, że nie, tego czerwonego jest za mało. No to nachodzę sobie nim na fioletowy. Tutaj może jeszcze jednak bym coś dołożyła. O. I słuchajcie, już teraz podniosę swoją maskę.
oczywiście w domu, jakbym to teraz robiła na spokojnie, to bym się bawiła jeszcze w robienie tych odnóg tej naszej rozgwiazdy, ale już sami widzicie, o co chodzi, jak to wygląda, jak Wam się taki sposób podoba. Mam nadzieję, że tam widać wszystko dokładnie i wszystkie kolory. Jasne kolory, wiem, pewnie są najgorzej widoczne. Ja Wam pokażę teraz coś, co stworzyłam wcześniej też, takie tła, tym samym dokładnie sposobem. Zobaczcie, to jest motyl. Też jakąś z naszą ostatnich masek zrobione. Z tym, że tutaj, tak jak już mówię, no w domu mam na to czas, prawda? Przykładałam sobie, że wybrałam wzór taki, który się... jak to się mówi, który dalej można skomponować i przykładałam tą maskę dokładnie już do zrobionych elementów i mogłam wtedy zrobić całego takiego motylka i zrobiłam sobie, zobaczcie, takiego taga, gdzie użyłam maski, ojejku, nie pamiętam, wiecie co, zapomniałam, jak ona się nazywa, pewnie tam któraś z dziewczyn ode mnie podpowie. Takiej maseczki i tutaj użyłam chyba bodajże trzech odcieni niebieskiego koloru właśnie distressów. Jakieś jeszcze kropelki tutaj dodałam. Oczywiście teraz na to można dalej układać, słuchajcie, kompozycję. Także zobaczcie, tło zrobione zupełnie niemediowo, a jednak bardzo efektowne. Na to układacie dalej jakąś kompozycję, kwiatki, wycinanki, nie wiem, coś tam z wykrojników, to co już Wy lubicie i w stylu takim, jakim robicie. I macie gotową HDF-kę, a wcale nie było jakieś to wielkie mediowanie. Także to jest jeden ze sposobów barwienia HDF-ki. Chyba przeze mnie najbardziej lubiany. Pozamykam sobie tu wszystko i pozaglądam, kto tu, co tu jest. No właśnie, dokładnie chodzi o wzór, który się powtarza. No wiecie co, to tak czasami jest, że no, zapomina się pewnych słówek. Ale wybaczycie mi to, mam nadzieję. Magda Mandala, no właśnie, ale dzisiaj mam, ale dobrze, że mam tu swoje dziewczyny, to one wszystko tutaj będą podpowiadały, co i jak. Piękna jest mandala. Łapacze snów. No w łapaczach snów tam jest mało miejsca do takiego mediowania, ale też można jakiś drobniejszy wzór maski po prostu sobie wziąć i też będzie można. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. Lecimy dalej. Teraz Wam pokażę drugą metodę. Też mam oczywiście HDF-kę naszą pomalowaną farbą akrylową. Jest to ryba z naszej najnowszej kolekcji, takiej wakacyjnej. Jest to rybka. I tutaj z kolei, tutaj już tak chwilkę muszę się tutaj ogarnąć z kilkoma rzeczami. Sobie przyszykuję. Też będę używała do tego maski. Słuchajcie, zresztą zaraz zobaczycie. Tutaj sobie następną maskę użyjemy z takimi drobnymi elementami. Do tego będę potrzebowała pastę i puder. I nie będę robiła całej tej ryby tym sposobem, ponieważ jak się już domyślacie, będę używała tu nagrzewnicy przy pudrze do embossingu i po prostu trwałoby to bardzo długo. Spóźniona, ale jesteś. No, nic nie szkodzi. Czy ja mogłabym tu swoją pomoc prosić o nagrzanie? A już sobie zresztą włączę. Włączam sobie od razu nagrzewnicę. Wiecie co? Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo ona się strasznie długo nagrzewa. Dobrze, widać? Widać. Słuchajcie, nakładam pastę. No, mogłam wziąć troszkę więcej. Dobrze, słuchajcie, nie będę więcej tego robiła. Nakładam pastę. Szybciutko, teraz pamiętajcie, że za każdym razem maskę trzeba szybciutko umyć. Cześć Anna, cześć Patrycja. Ulubiona maska, super. Szybciusieńko ją
Posypujemy pudrem. Wstrzepujemy nadmiar. Jeśli ktoś nie zna dokładnie metody embossingu, to zapraszam odszukać w zakładce filmy, właśnie film o embossingu. Tam jest wszystko wytłumaczone od samego początku, o co chodzi, jak należy to robić prawidłowo, i po obejrzeniu tego filmiku nie powinniście mieć żadnych problemów z embossingiem. No i teraz nagrzewamy. Chwileczkę to potrwa. Ja sobie pozaglądam tutaj do Was, co Wy tutaj sobie napiszecie. Napiszcie mi może, jakich brakuje Wam takich, nie wiem, wakacyjnych jakichś HDF-ek, jakichś wzorów? Czy już wszystko jest na rynku? A może coś na Boże Narodzenie? O, właśnie, słuchajcie, bo my to już o Bożym Narodzeniu myślimy. Zresztą chyba nie tylko my, bo klienci też. Dobrze, puder mi się już zaczyna topić. Chwileczkę tu potrwa. Czekam na Wasze komentarze w takim razie. O, a tutaj, słuchajcie, będzie troszeczkę prywaty. Przyznam się Wam, że jakieś 2 tygodnie temu założyliśmy konto na Facebooku mojej mamie i mama właśnie mnie ogląda. Mamo, pozdrawiam. Cieszę się, że jesteś. Dobra, grzeje się, grzeje. Widzicie, taki mały fragment, a mimo wszystko to trwa. Dlatego no nie będę robić tego całego, bo byśmy się tutaj zanudzili. Pamiętajcie, żeby po każdym użyciu pasty maskę natychmiast umyć. Żeby po szpachelkę umyć, żeby broń Boże nie nagrzewać nagrzewnicą przez maskę, przez szablon, bo ją po prostu zepsujecie. Dobrze, no piszecie mi tutaj, nie mam ręki wolnej, żebym sobie tutaj przeskrolowała. Jest i Marta, bardzo się cieszę. Dobrze, chyba mi się wszystko tutaj już roztopiło. Teraz oczywiście, no musimy poczekać troszeczkę, żeby to wyschło, bo to jest bardzo teraz jeszcze lepkie, bardzo gorące i musi mi to zupełnie wyschnąć. Już patrzę, co tutaj. Bardzo światło się odbija, no z białym i to tak właśnie jest, ale no już teraz będziemy działać kolorami, to za chwilkę wszystko wyjdzie. No biały kolor jest ciężko uchwycić, wiecie co, o wiele łatwiej jest zrobić to wszystko, zresztą ja się na tym tak technicznie nie znam, ale tak jak mi Darek tłumaczył, podczas nagrywania filmu na YouTubie mamy większe możliwości techniczne to ogarnąć, podczas live'a tych możliwości nie ma i dlatego tak jest z tym białym kolorem. Muszę się kiedyś nastawić na nagrywanie filmików na YouTubie, wtedy będziecie lepiej widzieć, bo nie wiem, czy jak podniosę do góry, to coś widać, czy nie widać. Dobra, lecimy zaraz z kolorem, to wszystko zobaczycie. Musicie mi tu uwierzyć na słowo, że tutaj jest wzór z maski, te takie kropeleczki malutkie takie. Boże Narodzenie, tutaj co mi piszecie, byłoby super, miałabym coś nowego na kiermasz. No będzie, koniecznie. Tak mam zasłonić światło tutaj, czy tak mam zasłonić światło, żeby było widać coś, o tak. Poczekajcie, no zaraz coś wymyślimy, będziemy mieć sposób na to. Dobrze. No jeszcze jest troszeczkę ciepły. A, no jak rzucam cień ręką, to widać. Klaudia tu popełnia. No właśnie Tarek mi tutaj też tak podpowiada, żebym tak robiła. Może jakąś kartkę. Coś, ale taką kartką to ja nie wiem, czy to damy radę. O. Coś widać? Ja z daleka to tak nie widzę. Dobra, nie ma co. No białe nadal błyszczy i trudno, tak musi być. Lecimy dalej. Słuchajcie, lecimy dalej. Potrzebujemy do tego wodę. Potrzebujemy
pędzelek, potrzebujemy farbę akwarelową. Ja tutaj mam taką jakąś fioletową. Zrób delikatny cień pod lampą. Dobra, już lecimy z kolorem, dziewczyny. Zaraz będzie wszystko widać. Już będą same kolorowe rzeczy. Już nie będzie białych rzeczy. Psiukam sobie wodą. No, już może być. Psiukam sobie wodą na mój wzór. I teraz troszeczkę pobrudzimy i znowuż sobie popsiukamy. Podoba mi się to, że się na boki to rozbryzguje. Oczywiście nad tym zaraz można zapanować, używając ręcznika i tam, gdzie nie chcemy, to go po prostu zbieramy. Nie wiem, czy ta krem tu nie zasłaniała? Nie. Zbieramy tu, gdzie nie chcemy, to go zbieramy i w tym momencie możemy tak kontrolować, czy my chcemy go więcej, czy my chcemy mniej tego koloru, bardziej intensywny. O, tutaj sobie psiuknę na granicę też, żeby ona nie była taka bardzo wyraźna, bardzo widoczna. Tutaj mogę sobie teraz poprzenosić ten kolor, który zbieram ze środka, poprzenoszę sobie na brzegi. Oczywiście jak zrobicie, powiedzmy, całą HDF-kę w tym wzorze, no to też zupełnie inaczej to wyjdzie. Ale w każdym razie, o, mi chodziło o coś takiego, że tam, gdzie mamy wzór zrobiony przez szablon, czyli z maski i embossingu, nasz wzór zostaje biały, natomiast tło pod spodem, zaraz tutaj chcę to zobaczyć, co i jak, czy widać. Widać teraz? Dawać. No i widać chyba, ja coś tu widzę. Nasze tło może być kolorowe, a wzór, który uzyskaliśmy z maski, pasty i embossingu, pozostaje nadal biały. Także taką metodę możecie wykorzystać, robiąc tło i tutaj też jakąś kompozycję. Ja zrobiłam sobie na przykład dzisiaj takie na kole koniczynę marokańską i na niebiesko i teraz wiem, że jak pojadę sobie na działkę, to tu będzie kompozycja z kwiatów jakaś. Jakiś napisik i będzie gotowe jakieś dzieło, powstanie jakaś dekoracja, bo to już najczęściej są dekoracje przecież. Także to był drugi sposób. No słuchajcie, bardzo często używamy embossingu przy kartkach, więc nie jest to jakiś sposób bardzo, bardzo mediowy i uważam, że daje nam to ciekawe tło do układania dalszej kompozycji, takiej bardzo, bardzo spokojnej, stonowanej, takiej właśnie, jaką układacie na kartkach, które są proste, eleganckie i nie są brudne. Co ja tutaj teraz oddam tą wodę, tylko odłożę, bo przecież zaraz, znając życie, to ćmachnę. Widać ślicznie, no to się cieszę. Aniołki, śnieżynki, jestem otwarta na wasze propozycje. To my jesteśmy otwarci na wasze propozycje. Czego wam brakuje? To my to zrobimy. Po prostu. Tak, można użyć ekoliny. Tak, tak, to jest też farba akwarelowa, więc jak najbardziej ekolina się tutaj nada. Ja po prostu potrzebowałam w tym momencie użyć ciemniejszego fioletowego koloru, ale ja tutaj przy sobie też mam, zaraz znajdę czy nie znajdę, też mam wszelakie ekoliny i ja też ich jak najbardziej używam. Także tak, tak, tak. I jedno, i drugie się jak najbardziej nadaje. Teraz no już będzie tak czysty sposób, że już czystszego sposobu na udekorowanie HDF-ki chyba nie ma. Zaraz sobie tutaj wszystko poprzekładam, bo ja tu wszystko gromadzę do siebie, żeby mieć jak najbliżej. A potem mam bałagan. Słuchajcie. Ja tutaj z rozpędu... Teraz będziemy pracować na tagu. Ja tutaj z rozpędu nasz tag też zagruntowałam, bo
Bo to jest tak, jak już usiądę sobie do gruntowania, do malowania farbą akrylową, to ja sobie na całym stole, oczywiście pokrytym folią, rozkładam wszystkie HDF-ki, jakie akurat wtedy mam, i wszystkie po kolei maluję. I się wtedy nie zastanawiam, czy mi ten podkład będzie potrzebny, czy nie będzie potrzebny. Po prostu maluję za jednym zamachem wszystkie, poświęcam taki jeden dzień, no bo tych warstw trzeba zrobić kilka. I dlatego stąd ten tak też jest pomalowany. Ale teraz do tej metody, którą chcę Wam pokazać, zupełnie nie musiałabym tego robić. A mianowicie, posłuchajcie, nasze HDF-ki możemy oczywiście obklejać papierami. I tutaj ja się posłużę papierem Lemon Craftu. Dlaczego akurat tym papierem? To musicie być bardzo uważni i na przełomie lipca i sierpnia obserwować i kanał Agateriowy, i Lemon Craftu. Zobaczycie, co z naszej współpracy z Anią wyjdzie. Także zachęcam, obserwujcie te nasze dwa kanały. Tymczasem, dlaczego wybrałam do HDF-ki ten papier tak naprawdę? A tak naprawdę to dlatego, że on jest gruby. I nawet jeśli ktoś, ja będę może robić przez ten czas i gadać, po prostu muszę ołówkiem teraz odrysować wzór, w tym wypadku mojego tagu. Ten papier Lemon Craftu jest gruby. I w momencie, kiedy ktoś jednak po jakimś czasie takiego czystego barwienia, dekorowania HDF-ek zdecyduje się na troszeczkę wprowadzenie jakichś medii, to nic się z tym papierem mu nie stanie. Sprawdziłam, a pracuję, wykorzystywałam różne papiery i uważam, ten polecam z całą odpowiedzialnością, możecie na nim potem też mediować. Jest gruby, jest matowy, nie jest śliski. Farba Wam nie będzie, czy tam nawet gesso nie będzie Wam spływało. Także możecie. I zobaczcie. Wykorzystałam sobie taki papierek, ja go wybrałam. Jaki to jest numerek? Już Wam powiem. 8, House of Roses, bo te koronki są przecudne. One po prostu tak jakby leżały obok mnie, zrobione na szydełku. No i co, kochani? No po prostu i teraz używamy kleju. Można użyć, no żeby mi ten klej teraz poleciał, bo ja go otworzyłam wcześniej. Czy wy też macie takie kłopoty z klejem? Nienawidzę kleju. Dobra. Można użyć też tej taśmy takiej cieniusieńkiej, przezroczystej. Dobra, teraz tu ja muszę coś znaleźć, żeby rozprowadzić ten klej. Tra, ta, 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 tra, ta, ta, ta. Jakiś pędzeleczek. Bo jednak troszeczkę za dużo się mi tu wylało. Dobra, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. I przyklejamy nasz wycięty papier do tagu, dokładnie każdy brzeg. Jak ktoś ma czas, to podłożyć można pod coś ciężkiego. Nie wiem, ja tak zostałam nauczona, że zawsze jak coś kleimy, to najlepiej jest na chwilę pod coś ciężkiego, jakąś, kiedyś wiecie, encyklopedie były i pod encyklopedię się. A czy przypadkiem Lemon nie miał ostatnio jakiegoś konkursu na te papiery? A być może. Ale tutaj u nas się inna współpraca troszeczkę zawiązuje. Musicie koniecznie śledzić nas. Dobrze, tu Wioletta też podpowiada, co by było fajnie. Dobrze, dobrze, Wioletka. Ja sobie, słuchajcie, będę to wszystko potem przeglądać, te wasze komentarze, wszystko pospisuję i naszym projektantkom na pewno te wasze pomysły podam. No i zobaczcie. I tutaj też z kolei układamy kompozycję. Tak jak już byście pracowali z kartką, z bazą do kartki, prawda? Więc, a jednak mimo wszystko pracujecie z HDF-ką, jest to po prostu sztywniejsze. W tym momencie macie większe szanse, że możecie to po prostu postawić jako dekorację.
Nic się z tym nie stanie, nie pogniecie się. Bardzo często wysyła się w ten sposób jakieś różne życzenia. No i są mniejsze szanse na uszkodzenia przez naszą Pocztę Polską, jak mamy to coś sztywne. Możemy jeszcze, ja tu sobie wybrałam kolejny fragment papieru. To jest Next to Me, czwórka. I zobaczcie, jeśli ktoś chce już troszeczkę tam coś pobałaganić, no to pewnie znacie ten sposób na postarzenie papieru, brzegów papieru nożyczkami. I wtedy możemy wprowadzić do naszej pracy troszeczkę bałaganu. Ja Wam pokazuję te czyste prace, ale ja Was bardzo mimo wszystko zachęcam później do próbowania mediowych rzeczy. Ja też kiedyś mówiłam, że nie będę mediowała. Nie, po co mi te 50 farb, woski, te żele, a po co mi to, po co? Słuchajcie, ile ja tego teraz mam, to po prostu szok. Ale właśnie to jest fajne w naszym hobby, że jak mamy ochotę, robimy czysto i elegancko, jak mamy ochotę, to troszeczkę pobrudzimy. Więc każdy coś tam znajdzie dla siebie. Więc mimo tego, że pokazuję niby czyste prace, to ja namawiam Was do później próbowania, tak jak już wszędzie opowiadam, z tego wszystkiego, z mediowania, to dla mnie najprzyjemniejsze jest kupowanie. Też tak macie? No uwielbiam kupować, no uwielbiam, jak mi stoi na półce mnóstwo farbek. Violetka, czekaj niecierpliwie, jaka to współpraca. No, czekajcie, czekajcie. No, tam nie jedna współpraca nam się... No jeszcze z kimś nam się współpraca, ale i z Lemon Craftem, i ktoś jeszcze będzie. Więc i słuchajcie, i teraz z drugiej strony sobie wezmę. I tu już możemy zacząć jakieś takie brudniejsze. Może jakiś metal włączyć do tej pracy, żeby ona już była taka troszeczkę bardziej bałaganiarska. Zachęcam, zachęcam. O, i słuchajcie, no mamy HDF-kę, mamy HDF-kę. Używaliśmy mediów? Nie używaliśmy mediów. Praca czysta, czysta. Jedynie klej, których nienawidzę, nie trafiłam jeszcze na dobry klej, chyba że wy trafiliście na klej, który się nigdy nie zakleja, bo ja miałam ich bardzo dużo i każdy mi się zakleja. Więc praca HDF-kowa, praca czysta, bez mediów, jest to sposób na no kolejne jakieś tam nasze prace. To jest to, cóż ja Wam tu kolejnego chciałam pokazać. A ja też kupuję, podziwiam, kupować, oj tak. No dobrze, dobrze, wiemy, że nie jesteśmy same z tym kupowaniem. Zakupy to najlepsza część tego hobby, no dokładnie. Kto nie lubi kupować przydasiów? Tak jest, dziewczyny, tak jest. Ja też uwielbiam. Dobra, słuchajcie, i teraz tak, no jak home decor, to pokażę Wam, znacie już pewnie naszą paterę. Zaraz będę patrzyła, czy wszystko dobrze widać, więc będę chwilami tak się... znacie już naszą paterę. Ja tą paterę pomalowałam wcześniej farbą kredową. I ją, te talerze, pomalowałam sobie oddzielnie tak jak leżały, ale potem nałożyłam już na ten, no na środku, na za to trzymadełko, za tą nóżkę. I nóżkę malowałam już po położeniu tych talerzy. Bo jak nałożycie, pomalujecie wszystkie elementy oddzielnie i potem będziecie chcieli złożyć paterę do kupy, to może Wam po prostu talerz nie przejść przez to, że jest jakaś tam grubość farby i możecie mieć z tym problem. No i stwierdziłam, że paterę też można sobie jakoś ozdobić. Częściowo tutaj, jak widzicie, dół przygotowałam wcześniej, bo tak jak mówię, nie lubię na live robić czegoś bardzo długo i coś, co jest bardzo żmudne, bo nie chcę Was zanudzać. Więc co do tego użyłam? Posłuchajcie, no użyłam do tego serwetki, czyli wchodzimy w dekupaż i klej, a jednocześnie lakier do dekupażu. Klej kupiłam w tradycyjnym, znanym markecie budowlanym.
na dziale właśnie takim jakimś dekoracyjnym. Kiedyś, dawno temu bawiłam się w dekupaż, jeszcze zanim poznałam scrapbooking, ale szybko z niego zrezygnowałam, bo się strasznie zniechęcałam, że to trzeba tyle warstw i farby, i lakieru na to położyć, że trzeba strasznie długo czekać na ten efekt końcowy. I tak mi przeszło na scrapbooking i całe szczęście, ale przecież te dwa tematy można doskonale ze sobą połączyć. No i teraz, tam to było mnóstwo lat temu, teraz mamy już i klej, i lakier w jednym, więc jest to znaczne ułatwienie i takie uproszczenie, myślę, że mniej to zraża. No i słuchajcie, mam tu serwetkę w piękny, taki damaskowaty wzór, uwielbiam takie wzory damaskowate. Serwetkę, tu postaram się Wam pokazywać, tylko teraz to pewnie będą mi się ręce trzęsły. Serwetkę tutaj postaram. O, dobra. Rozdzielamy. Serwetkę rozdzielamy. To sobie tam możemy do czegoś tam zużyć. I teraz tak. No i z tego, co ja pamiętam z takiego prawdziwego dekupażu, to najlepiej jest wzór wyrywać. Po to, żeby były takie łagodne przejścia między materiałem, który będziemy dekorować, właśnie, a serwetką. I tutaj, co już Wam mogę powiedzieć, najlepiej jest, przynajmniej na sam początek, używać przedmiotu, który będziemy dekorować, żeby nasz przedmiot był biały. No bo najczęściej serwetki mają te białe takie łączenia, prawda? Więc trzeba by najlepiej dostosować właśnie kolor łączeń do koloru naszego przedmiotu. Więc jeśli tu mam białe łączenia, to powinien być i biały nasz przedmiot. Wtedy tych granic naprawdę między serwetką nie będziemy widzieć, będą jak najbardziej takie zakryte i nic nas nie będzie raziło w oczy. Więc tak polecam przede wszystkim na początek. Ja tutaj próbowałam na początku wyrywać wzór, ale on ma tutaj strasznie, strasznie wąziutkie przejścia i ja niestety rwałam tą serwetkę. Dlatego no wycinałam nożyczkami. No ja wiem, że to jest straszne, ale inaczej, słuchajcie, to ja bym takiego wzorku, widać taki wzorek, czy na białym będzie lepiej widać zaraz. Inaczej to ja bym takiego wzorku nigdy tak dokładnie nie wyrwała, no po prostu. I słuchajcie, przystępujemy dalej do roboty. Także potrzebujemy klej, który mi się zakleił. Dobra, otworzył się. Potrzebujemy, ja sobie tu ustawię, czy potrzebujemy pędzelek. Będę to robiła, słuchajcie, chyba tak jakoś. I nakładamy nasz klej na powierzchnię, na którą będziemy przyklejać. Ja to bym robiła etapami, więc nie nakładam od razu na całą powierzchnię mojej patery, tego talerza, tylko na fragment. I tak to wszystko potem jeszcze ładnie zrównamy. Dobra, tutaj, żeby nie było jakichś takich. O, dobra. I słuchajcie, jak ja to tutaj miałam, tak chyba chciałam. I przykładamy sobie. Tu zrobię. Od tyłu to widzę. Przykładamy to sobie ładnie. Wszystko dociskamy. I oczywiście teraz koniecznie grubo tym naszym klejem, a teraz już tworzy w zasadzie funkcję lakieru. Rozprowadzamy po naszym serwetkowym wzorze, troszeczkę starajmy się to tak docisnąć, tak wcisnąć w to nasze podłoże. Zawsze od środkowej części wzoru do zewnątrz, po to, żeby serwetki nie podwinąć i nie porwać. O, widzicie? I początkowo, no bo wiadomo, klej jest na wodzie, serwetka Wam się może marszczyć, ale zupełnie, zupełnie się tym nie przejmujcie, bo na drugi dzień będzie już zupełnie gładziutka. Ona już za godzinę, za dwie po pracy będzie gładka.
Więc na drugi dzień już typowo biały klej oczywiście stanie się przezroczysty. Więc zupełnie się tym nie przejmujcie. Ops. I rozprowadzamy. Dobrze, napisał mi tu ktoś. No, o serwetki zapomniałam, o dekupażu. A to jest fantastyczny sposób. No nie wiem, czy to już jest mediowanie. Dla mnie to nie jest mediowanie, bo używanie kleju i serwetki to nie jest jakimś takim brudną pracą, prawda? Z którą się nam kojarzy to prawdziwe słowo mediowanie. Więc czekajcie, bo ja tu chciałam, o, tak sobie tu wymyśliłam, że tu będzie mi w ten rożek to wchodziło. O. I znowuż sobie cudowna patera. No kto był u nas na zlocie, to mógł tą paterę widzieć w naszym namiocie powitalnym. Podobał się Wam namiot powitalny, a przede wszystkim torby. A te torby to wszystko od naszych sponsorów. Wspaniałe mamy te sklepy, naprawdę. Wspaniali ludzie je prowadzą. Dzięki temu zlotowi tak bliżej poznałam się naprawdę z wieloma ludźmi i super, bardzo się cieszę, że mam to hobby, które jest pracą i ludzie są tacy wspaniali, bo potem się spotykamy na innych zlotach, już ja jako zwykły, normalny wystawca i naprawdę lubimy sobie rozmawiać, jak jest możliwość, to sobie wyjść, nie wiem, na obiad, na kawę, tudzież na papierosa chociażby. I się wtedy rozmawia i jest naprawdę sympatycznie, także fajnych mamy ludzi. I przyklejamy następny kawałek. Dobra. Widzicie, miałam zrobić tylko jeden fragment, miałam Wam pokazać, tak sobie myślałam przed live'em, ale to tak ładnie idzie. Zajrzyjcie na bloga Agateriowego, tam jest praca Kasi Kowieskiej, która zrobiła przecudną paterę, właśnie białą. Koniecznie biegnijcie tam na bloga, zobaczycie. Właśnie tą samą metodą takiego dekupażu. Słuchajcie, jak ja już ten klej tak rozprasowałam i widzę, że już mi tu wszystko przylega ładnie, żadne tutaj na kancikach mi nic nie odstaje, to teraz bym się postarała, żeby całą paterę, tylko delikatnie, na wzorze robimy to delikatnie, żeby całą paterę właśnie tym lakierem zabezpieczyć, żeby wyrównać potem, żeby nie było czuć później pod palcem tej granicy między serwetką właśnie, że gdzieś jest tam wyżej, gdzieś jest niżej. Dlatego lecimy całą paterę. No już muszę teraz to zrobić, bo jak zabiorę taką do domu niewykończoną, to już na pewno wtedy będę miała różnicę. A ja ją pewnie na działkę zabiorę. Na działce zawsze jakieś tam uroczystości są, to się przyda. Co mi tutaj piszecie? Agatko, bo to są ludzie z taką pasją jak ty. No, dokładnie, naprawdę. Zresztą u nas praca zaczęła się dokładnie od pasji, od szeregu różnych zbiegów i okoliczności i wydarzeń naszych prywatnych, życiowych. I tak doszliśmy tutaj do tego miejsca, w którym jesteśmy. Właśnie. Kto jest z Was na grupie agateriowej Tworzymy z Agaterią? Zamierzam tą grupę troszeczkę rozruszać i właśnie nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, czy jeszcze w następnym zrobię tam, na tej grupie tylko live'a, podczas którego dokładnie opowiem, jak to się stało, że jest Agateria, jak to się stało, że poznałam scrapbooking. Będą to bardzo prywatne, bardzo intymne wyzwania, ale myślę, że dlatego będę je mówiła właśnie na grupie, bo tam są sami swoi. I myślę, że w tej grupie mogę to powiedzieć, więc jeśli kogoś jeszcze nie ma na tej grupie, to ja serdecznie zapraszam, dołączcie tam do naszej grupy, tam co miesiąc wyłaniamy fana.
Danego miesiąca wysyłamy nagrodę. Właśnie podczas tego spotkania na sam koniec powiem, kto został fanem czerwca. Także myślę, że komuś sprawimy niespodziankę. Dobrze. Słuchajcie, no i zobaczcie. I tak oto powstała patera. Ja tu gadu, gadu i patera powstała. Teraz trzeba temu dać wyschnąć. O, tutaj widzę, że mam jakieś niedoskonałość. To rozprostuję póki jeszcze. Znaczy klej. Póki jeszcze mogę. Jeśli by się, powiedzmy, tam okazało jutro, że gdzieś są jeszcze nierówności, to nałóżcie kolejną warstwę tego klejożelu, klejolakieru. Słuchajcie, i jeszcze co wam powiem, jeśli byście to robili właśnie na paterze i chcecie naprawdę korzystać z tego, żeby kłaść jakieś artykuły spożywcze, to we wszelkich tych budowlanych marketach jest lakier. On stoi przy Bejcach bodajże właśnie na regale. To jest lakier, który też jest w puszce, nie w sprayu, tylko w puszce. To jest lakier, którego się używa przy blatach kuchennych drewnianych. I fajnie by było, jak się posmaruje, właśnie, żeby móc kłaść na tym, powiedzmy, bezpośrednio babeczkę, bezpośrednio jakieś tam ciasto, żeby nie kłaść na tych chemicznych rzeczach, to właśnie pomalować takim lakierem, który może być do spożywczych różnych rzeczy stosowany, bo jest stosowany w kuchni. Także polecam jeszcze sobie na sam koniec właśnie takim lakierem artykułów spożywczych zabezpieczyć. Coś takiego. To jak? Podoba się mu taka paterka? Pamiętajcie, ona też jest teraz, ale tylko do niedzieli, z 15% rabatem. Od poniedziałku już nie będzie tego tak po taniości. A myślę, że jest fajne. Ja to wywożę jutro na działkę. Koniecznie. O, no więc właśnie, tu Beata podpowiada. Tak. Piękne paznokcie. Och, już muszę iść sobie zrobić, ale dziękuję bardzo, Iwonko. No witam tutaj resztę, jeszcze widzę, że dochodzicie. Pamiętajcie, że zawsze nasz live możecie obejrzeć nagranie. Później będzie w zakładce filmy, a tak myślę, że albo jutro, albo pojutrze wrzucimy jeszcze to na YouTube'a. Ale zawsze możecie wrócić od początku, obejrzeć ci, którzy nie byli z nami od pierwszych chwil. Dobrze, słuchajcie, co ja tutaj jeszcze miałam z wami? Niech ja tutaj sobie popatrzę. Aha, miałam wam parę rzeczy pokazać, ale to za sekundkę i powiedzieć. Dobrze, posłuchajcie. Znikam na 30 sekund. Czekajcie na mnie, bo mam wam parę rzeczy do powiedzenia. No jak, trudne te praca z HDF-ką, bardzo się brudzi ręce, no chyba nie bardzo nawet, więc polecam tym początkującym, nie bójcie się HDF-ki, pracujcie z HDF-ką, a i tak później zaczniecie mediować i ja wam to mówię. Słuchajcie, teraz tak, parę takich różnych rzeczy, dochodzą słuchy, że nie bardzo sobie radzicie, nie bardzo wiecie, po co my, też w kategorii home decor. Ja mam taką niedokończoną jeszcze pracę, więc ostrożnie. Po co dołączamy takie cztery listewki do okiennic? I już tłumaczę, co należy z nimi zrobić. Jak wiecie, HDF-ka ma grubość 3 mm. Jest ogromny, a w zasadzie, no po prostu jest problem, żeby kupić śrubki 3 mm. Jest to praktycznie niewykonalne. Jeśli ktoś znajdzie, piszcie, chętnie skorzystam, aczkolwiek sprawdźcie, czy to nie 5 mm, bo ja już miałam głosy. Ja mam takie malutkie, drobniutkie, no ale to były piątki, a nie trójki. 2 mm ma znaczenie. W takich różnych tych sklepach budowlanych jest najczęściej są do kupienia śrubki 6 mm. I dlatego dołączamy takie listewki,
które należy, jeśli ktoś ma te 6 mm, jedną listewkę przyklejamy do tej ruchomej części okiennic, drugą listewkę do tła i wtedy no, uzyskujemy 6 mm, prawda? Czyli spokojnie wtedy właśnie możemy wkręcić zawiasy za pomocą śrubek 6 mm. To jest właśnie po prostu taki myk na brak tych śrubek 3 mm. Jeśli ktoś znajdzie 3 mm, to oczywiście nie korzysta wtedy z tych listewek. To samo oczywiście robimy po drugiej stronie. To po prostu ma nam no, ułatwiać życie, a nie utrudniać. Skoro są śrubki 6 mm, to trzeba było znaleźć rozwiązanie tak, żeby można było z tego w ten właśnie sposób skorzystać. Myślę, że rozwiałam wszelkie wątpliwości. Będę mówiła w razie czego jeszcze o tym na story. Ja sobie tutaj robię takie miętowe okiennice, ale jeszcze wymagają dopracowania. To jeszcze jest nieskończony produkt. I cóż, dobrze, kochani, słuchajcie. Tak jak wspomniałam, zapraszam Was na grupę Tworzymy z Agaterią, w której się będzie coś działo. Tak jak mówiłam, nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, czy w jeszcze następnym. Czekamy na Wasze prace i w tym miesiącu zmieniliśmy, bo czekamy na fana, który będzie robił pracę właśnie z HDF-kami. No bo skoro jest lipiec w Agaterii z HDF-ką, to fan też musi być z HDF-ką. Także jak widzicie, nawet ci, którzy nie mediują, mogą się zaopatrzyć w HDF-kę i popracować z tym materiałem bez mediowania. No i cóż, przyszedł czas, żeby ogłosić Wam fana miesiąca czerwca. A fanem, a w zasadzie fanką miesiąca czerwca zostaje Regina Skibińska, która zrobiła przecudowne pudełko, gdzie użyła naszej agateriowej maski. Całe nasze DT zachwycało się tym pudełeczkiem. Gratuluję. Bardzo proszę Reginę o kontakt mailowy na sklep@agateria.pl. Po prostu podaj nam od razu adres do wysyłki i w przyszłym tygodniu dostaniesz od nas fantastyczną paczuchę. Kochani, ja już w zasadzie chyba skończyłam. Patrzę, co wy tutaj macie. Moja okiennica czeka na pomalowanie. No to niech nie czeka, Marta. I tył okiennicy można właśnie zrobić tą metodą serwetkową. Bardzo ładny można efekt osiągnąć. Ja polecam, wypróbujcie sobie na okiennicy. Z racji, że to jest duża powierzchnia, to wypróbujcie właśnie sobie tą metodę. Odnośnie dużych powierzchni, a małych masek, to też czekajcie, bo będą niespodzianki. Ale to tak jeszcze nie już. O, jest Regina, super, gratuluję, cieszę się, że jesteś z nami. Okiennica się Wam Weronika może na Ali, to znaczy tak, my nie kupujemy na AliExpressie, zasady już w tej chwili nic, po prostu nic, nawet i z racji tego, żeby nie kupić czyjejś podróbki, więc AliExpress odpada. Ale któraś z dziewczyn chyba tam szukała i dokładnie 3 mm wcale nie znalazła. No widzę, że tutaj gratulujecie i podoba Wam się bardzo patera. No to fajnie. Dobra kochani, nie będziemy przedłużać, nie wiem która to jest godzina, ale już jest zapewne późno. Także pamiętajcie. Rabacik mamy do niedzieli, 15% na Home Decor. Czekamy na fana lipca i czekamy na pracę właśnie z HDF-ką. I jak nie chcecie za bardzo mediować, za bardzo brudzić rączek, a chcecie popracować z HDF-ką, wystarczy klej, papier, maska, tusze, serwetka, klej. I już macie kilka sposobów, no i embossing. I już macie kilka sposobów na pracę z HDF-ką, a nie musicie od razu kupować miliona różnych innych mediów. Także próbujcie, weekend przed Wami, czas akurat na to. Ja też na pewno będę na działce sobie skrapowała i
i bawiła się chanewkami, nowymi wzorami, bo i takie się u nas pojawiły. Kochani, dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną i życzę Wam przyjemnego wieczoru i bardzo kreatywnego weekendu. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Pa, pa! Co? A, Madzia już pisze.